Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu, w kolejnym. Ostatnio się rozvlogowałam, muszę Wam się przyznać. Właśnie wyszłam spod prysznica, pielęgnację mam ciała i włosów mam za sobą, bo twarzy jeszcze nie do końca. Bo jak widzicie, mam płatki pod oczami. I to są te płatki, które w ostatnim vlogu widzieliście z Yuti. To są te z grejpfrutem, witaminą C i coś tam jeszcze. I kurde, wiecie co, powiem Wam, że ja mam je zupełnie inaczej w pamięci, a właściwie miałam, bo wydawało mi się, że one są grube i się osuwają, bo chyba takie pierwsze ich były. Natomiast te, słuchajcie, trzymają się bardzo ładnie, co prawda mnie troszeczkę skóra szczypie, ale to niekoniecznie musi mieć z płatkami coś wspólnego, albo może być, że to witamina C. Jedno z dwóch, także, ale kurczę, trzymają się, powiem Wam. I jestem zadowolona. I jak będę dzisiaj w Rossmanie, to jeszcze kilka sobie sztuk wezmę. Co prawda, one są teraz w promocji za 88 centów, u nas przynajmniej, ale no 88 centów na jedno użycie to już jest dość sporo. Nie zmienia to faktu, słuchajcie, że wczoraj jeszcze zobaczyłam jedną paletkę z Catrice, z tych takich, chyba tam jest 5 cieni, tych takich malutkich, imitowanych, imitujących te paletki z Nataszy Denony, te małe. No ja mam dwie z Nataszy Denony. Tą jedną różową używałam tylko raz i od tamtej pory jeszcze ani razu, a mam ją od grudnia zeszłego roku, bo była w tym boksie z Sephory. I powiem Wam, że muszę się rozejrzeć, czy ta paletka jest u nas dostępna. Trochę będę się czaić jak szczerbaty na suchary, bo ma przepiękne odcienie, przynajmniej w kamerze ładnie wyglądały i moje, bo świecące, wiecie, ja nie używam, znaczy nie używam, rzadko używam matowe cienie, bardziej właśnie wolę błyszczące. Także to też będę chciała zobaczyć, więc muszę wejść do Rossmana znowu tak czy tak. No. A co teraz? Słuchajcie, chyba zrobię najpierw śniadanie, potem zabiorę się za malowanie, bo mam jeszcze filmik stacjonarny do nagrania. Później wyjdę z Milusińskim i no i po południu mam do tego lekarza. Także zobaczymy, jak to będzie. Aha, jeszcze zadzwonić muszę i to też niebawem, albo już. Także muszę iść zobaczyć. Słuchajcie, jestem ogarnięta, włosy już mam powyginane. Powiem Wam, że ta długość włosów jest mało przyjemna jak dla mnie, bo widzicie, ja włosy wyprostuję, a one no jakoś tak nieładnie po chwili wyglądają. Nie wiem dlaczego. Ja bym chciała je znowu zapuścić, słuchajcie. A z drugiej strony znowu zastanawiam się, czy rzeczywiście ich nie ściąć. Nie mam pojęcia, co zrobić. Bo o ile na początku nie czułam się w ogóle w krótszych włosach, o tyle później się do tego przyzwyczaiłam. No ale musiałabym je wtedy, wiecie, też regularnie podcinać, żeby tą długość utrzymać, a ja nie zawsze o coś takiego dbam. No ale nic. Nagrałam Wam właśnie filmik stacjonarny. No i mamy, słuchajcie, już pół do pierwszej. Ja, jak widać na załączonym obrazku, jestem ogarnięta. No i będę teraz lecieć, słuchajcie, z Miluniem, bo on już czeka i prosi, żebyśmy wyszli. Już mi go szkoda jest, bo to już dawno czas na jego spacerki. Także lecę z nim. Muszę tylko przebrać koszulkę, żeby za bardzo się nie spocić, bo ja później tą koszulkę chcę na siebie znowu założyć, jak będę do lekarza jechać. Więc co? Ja lecę z nim i później do Was jeszcze wrócę. Wiecie co? Musiałam sobie włosy związać. O, bo no nie da się, po prostu się w rozpuszczonych nie da. I ja wiem, na przykład po Paulinie, jak Paulina u mnie była, ja Wam mówiłam tego dnia, była taka duchota, że Wy sobie tego nie wyobrażacie. Ja, ze mnie się lało, po prostu lało, a Paulina nic jakby ją nie ruszyło w ogóle, wiecie. U mnie zaczyna się, że mi się zaczyna pocić kark i jak kark mi się spoci, co się dzieje bardzo szybko, to chwila, moment i ja się pocę cała, zwłaszcza twarz i tak dalej. Więc stwierdziłam, że no chciałabym jeszcze, wiecie, ja trochę jak ludź wyglądać, jak do lekarza dotrę, żeby się nie wystraszył. I no i związałam te włosy. Właśnie pranie mi się, słuchajcie,
zaraz zrobi. I wiem, że coś chciałam powiedzieć i nie wiem co. Zapomniałam, Boże, mam takiego Alzheimera. Aha, już wiem, wiecie co? Chyba gdybym miała okres, to pewnie miałabym go teraz, albo byłabym krótko teraz przed okresem, bo niektóre zachowania mi zostały, słuchajcie, i dzisiaj jestem dosłownie, nazwijmy to, na diecie obrotowej. Gdzie się nie obrócę, to coś zjem. Nie mogę zaspokoić głodu. Dobra, ja wam mówiłam rano, że idę zrobić coś do jedzenia. No, otworzyłam lodówkę, stanęłam przy lodówce, otworzyłam lodówkę, popatrzyłam do lodówki, zamknęłam, rozglądałam się, otworzyłam jeszcze raz i wyciągnęłam jogurt. I tak wyglądało moje śniadanie. I przed chwilą wciągnęłam jedną z tych zupek w tym kubku, które wam pokazywałam w holu spożywczym. I dalej jestem głodna. No ale nic. Czekam, aż się pranie zaraz skończy i skoczę na górę, je wywieszę. Ale przedtem będę musiała jeszcze znowu wykonać jeden telefon w dalszym ciągu w tej samej sprawie, w dalszym ciągu za tą samą osobą. No ale nic, dzisiaj już próbowałam. Kobieta jest bardzo rozchwytywana i nie można jej złapać na telefon, no ale nic. Co chciałam powiedzieć, słuchajcie, wczoraj rozmawiałam, czy dzwoniłam do pani weterynarz, bo pani weterynarz do mnie do dzisiaj nie oddzwoniła i wpieniłam się trochę i wiecie co, wczoraj tam zadzwoniłam, oczywiście no starałam się być miła przez telefon do tej dziewczyny przy telefonie, bo ona nic na to nie może, tak? No ale w każdym bądź razie ona mi wczoraj powiedziała, że jeszcze w dalszym ciągu Milana... no, jak to się nazywa? Milana lek jeszcze w dalszym ciągu nie jest gotowy, więc jeszcze to pewnie trochę czasu potrwa. No ale nie zmienia to faktu, że zeszłym razem jak byłam, słuchajcie, ja wam chyba mówiłam gdzieś we vlogu, jeżeli tego nie wycięłam, że okazało się, że jeden lek sprzedali mi nie ten, co trzeba. Dlatego jutro, no Jezus Maria, co jest? Wiecie co, rzęsa mi się czasem tutaj skleja i to mnie tak denerwuje. To jest jakaś masakra, ja tego nie lubię. Jakbyście się zastanawiały, co mam dzisiaj na oczach, to znowu moje cienie z Glam Shopu, które przez ileś tam miesięcy mordowałam cały czas i dzisiaj stwierdziłam, że je znowu użyję. Na policzkach mam róż od Charlotte, będę musiała, słuchajcie, kupić jeszcze trochę i będę musiała kupić nowy. To znaczy nie będę musiała, ale będę chciała kupić nowy, bo no tu już mało co zostało. Ja wiem, że mam inne różne, ale jednak ten jest dla mnie najlepszy. I na brwiach, słuchajcie, mam po raz pierwszy tą kredkę taupe. I powiem wam, że jak malowałam te brwi, no już teraz troszeczkę jakby ta farba siadła, ale jak malowałam te brwi, to... odnosiłam wrażenie, że ciężko mi jest pokryć te moje gołe miejsca. Dlaczego mówię gołe? Słuchajcie, oglądnijcie sobie filmiki, chociażby nawet vlogi, w których siedzę tutaj, nie mam makijażu na twarzy i z wami rozmawiam. To zobaczycie, że jak trzymam gdzieś tak głowę, bo patrzę na przykład za okno, to zobaczycie, że... Która to brew? Ta czy ta? W jednej brwi mam więcej włosków, a drugą mam prawie łysą. Dlatego często gęsto wygląda to tak, jakbym miała jedną brew mocniej pomalowaną, a drugą słabiej. A prawda jest taka, że jak patrzę w lusterko, to one są tak samo pomalowane, tylko po prostu w jednej muszę użyć mniej kredki przez to, że więcej tych włosków jest, a w drugiej no, muszę całkiem mocno wymalować. No i miałam wrażenie, że tak nie do końca ten kolor, ale będę go... używać. Użyłam go łącznie z tym, z tą kredką z Essence i jakoś to wyszło, jakoś to wygląda. No, a reszta produktów w dalszym ciągu ta sama. Co prawda mówiłam, że chcę zużyć ten, znaczy przynajmniej w dużej części użyć ten z Origins. Jak to się nazywa? Tinted Moisturizer. Ale na twarzy mam znowu ten podkład z Maybelline. No ja go po prostu uwielbiam, słuchajcie, ile ja już opakowań zużyłam. Dwa na pewno. I teraz używam trzecie. Więc to coś o sobie mówi, aczkolwiek no trzeba będzie się, ale wiecie co, za ten liquid
z Eveline zabiorę się dopiero jak już się ochłodzi. W dalszym ciągu uważam, że to jest rewelacyjny produkt. No, ale wracając, słuchajcie, do pani weterynarz, no to sprzedali mi po prostu zły lek, a ja już wiecie, ja nie mam w głowie, jak te leki Milana się nazywają. Ja się cieszę, że ja wiem, jak się moje nazywają. Dlatego sprzedała mi pani doktor nie ten lek, co trzeba. Ja kapnęłam się dopiero w domu. No oczywiście go nie otworzyłam, on jest zapieczętowany i się wczoraj zapytałam, powiedziałam, że nie ten lek i tak dalej. Więc dziewczyna powiedziała, żebym przywiozła po prostu ze sobą, to wymienimy, bo ja muszę jutro też wziąć kolejne leki dla Milana, no bo zostały mi na 3 dni tabletki, no i za 3 dni będzie płacz i czarna rozpacz. No a przy okazji tego, prawdopodobnie zrobię to najpierw, pojadę też jeszcze po Milana mokrą karmę. Co prawda w kanciapie jeszcze mam na kilka ładnych dni. Nie chcę skłamać, ale myślę, że na jeszcze 2 tygodnie mam. Może i nawet ponad chyba 2 tygodnie. Ale już wiecie, chcę na zapas kupić, bo no jak teraz kupię, to będę miała, wiecie, na początku miesiąca spokój i nie będę się musiała stresować, jeździć i szukać i tak dalej. No i też poproszę od razu, żeby mi dali lek na dłużej jak 2 tygodnie dla Milana, leki, bo no mi się nie widzi taki kawał, wiecie, jeździć co tydzień, co 2 i tak dalej. Tym bardziej, że już Wam miliony razy mówiłam, że ja tej drogi strasznie nie lubię. Co prawda widoki są obłędne, już Wam kiedyś pokazywałam we vlogu, ale droga jest koszmarna, po prostu koszmarna. I nie chodzi o to, że są jakieś wyboje i tak dalej, tylko o to, że są strasznie, wiecie, dużo zakrętów, więc no nie lubię, po prostu nie lubię tamtędy jeździć. Tam ludzie jeżdżą jak wariaty i siedzą Wam w bagażniku. Ja już Wam kiedyś też mówiłam nieraz, że ja po moim wypadku, jak skasowałam auto, to ja już do tej pory jeżdżę ostrożnie. Także tak. Chyba się pranie, słuchajcie, zrobiło. Więc ja najpierw muszę zadzwonić, później idę to pranie rozwiesić. Chciałam już zabrać się, słuchajcie, za gotowanie, ale kurde, musiałabym cebulę pokroić, a ja jak zacznę cebulę kroić, to zacznę wyć i no nie do końca. Także myślę, że zrobię tak, że dobra, nie, najpierw idę zrobić to, co muszę zrobić, później do Was jeszcze wrócę. Jezus Maria, słuchajcie, wyczute milion godzin później. Nie odezwałam się do Was przed wyjściem do lekarza. Byłam u tego urologa, słuchajcie, i nie wiem co, ale coś wykrył. Tylko mi pielęgniarka powiedziała, że coś znalazł, ale on, lekarz mi powiedział, że on nie chce paniki siać i że najpierw za miesiąc mam przyjść znowu do kontroli, że przez 3 miesiące będziemy obserwować. Jeżeli po 3 miesiącach dalej tak będzie, bądź wyniki będą jeszcze gorsze, no to wtedy podejmie działanie. Powiedział w każdym bądź razie, że nie chce mnie straszyć. A wiecie, jak to jest, jak lekarz mówi, że nie chce straszyć. Coś znaleźli i tylko nie chce mi powiedzieć jeszcze co, przynajmniej wiecie. No, on widział, jakie ja leki biorę, mówi do mnie. No, mówi, to może mówi ja, mówi, poczekam, mówi z tym, mówi, aż diagnoza będzie na 100% pewna. Także, no. Słuchajcie, byłam w tym Rossmanie, w ogóle może być, że będziecie słyszeć klimatyzację, no bo mam jeszcze włączone auto, bo podjechałam dopiero co pod dom. I rzeczywiście kupiłam kilka tych maseczek i tak dalej. Byłam przed chwilą w Penny, dokupiłam kilka rzeczy do jedzenia, no bo mam ten chleb białkowy, który jeszcze 5 dni jest w dacie. No i chciałabym go chociaż całego zjeść. Tam jest tylko kilka kromek, no ale pokażę Wam zaraz w domu, co takiego kupiłam. Dużo nie ma tego. Odkupiłam kolejną frykasę z Frosty, no ja po prostu nie umiem inaczej. Muszę ją mieć w zamrażarce. I mam dla Was newsa, słuchajcie. Jezus, jak ja się cieszę.
Cieszę się niesamowicie. Jak byłam u lekarza, napisał do mnie Markus, kolega. Gwoli wyjaśnienia, słuchajcie, tutaj w Saksonii popularne imiona to jest Markus, Roni. Roni jest bardzo popularne, co drugi facet nazywa się Roni. Markus, Roni, jeszcze jakieś imię było. Teraz sobie nie przypominam, ale to są bardzo popularne imiona tutaj. Więc się nie zdziwcie, że ja co rusz mówię imię Markus albo właśnie Roni. I co rusz mam kogoś innego na myśli, bo mówię wam, aj Kevin jest jeszcze, Jezus Maria. To też jest takie bardzo popularne imię tutaj w Saksonii. No i w każdym bądź razie napisał do mnie Markus, znajomy, właśnie ten znajomy, o którym wam wspominałam, że napisał mi, że to jak Mark mnie potraktował, to nie mówi nic o mnie, tylko o tym właśnie, jakim człowiekiem on jest. I żebym się nie przejmowała i nie brała sobie do serca. Jeszcze dzisiaj do mnie mówi, ty mówi, no komu jak komu mówi, ale akuratnie, że tobie to powiedział, nie? On sam też nie potrafi w to uwierzyć. Coś mi się włosy rozwalają. No i napisał do mnie, że no co tam tego, jak się mam i w ogóle. Wiecie co, czekajcie, bo mi się te włosy naprawdę tutaj coś za bardzo wysuwają. O. No i zapytał, co tam u mnie, jak się czuję, jak się mam i w ogóle. I mówi do mnie, ty masz przecież niedługo urodziny, mówi. Chyba mówi w niedzielę, jak się nie mylę. Ja mówię, no dokładnie, on do mnie mówi, patrz, mówi, jaką mam dobrą pamięć. A Markus jest starszy ode mnie. On już grubo, myślałem, że on już nawet koło 50 jest. Nie chcę wam mówić na pewno, ale tylko tak, że podejrzewam. Ale to jest teraz mało ważne. Słuchajcie, i Markus do mnie mówi, ty mówi, wiesz co, mówi, zaraz do ciebie zadzwonię. Ja mówię, nie dzwonię, ja mówię, bo ja siedzę, ja mówię, w poczekalni, ja mówię, u lekarza jestem. On do mnie mówi, to daj znać, jak wyjdziesz, mówi, to zadzwonię. No i wyszłam od lekarza, słuchajcie, no i piszę mu, że już wyszłam i on do mnie mówi, no to ja dzwonię. No i dzwoni i mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, mówi, mam, mówi, karty, mówi, na piątek, mówi, na koncert Purple Disco Machine. To jest DJ z Drezna, tak? I na bank słyszeliście, jeżeli nie mieszkacie w Niemczech, na bank słyszeliście jego utwory, bo to jest DJ na skalę światową, tak? I mówi do mnie, mówi, no i w ramach, mówi, słuchaj, mówi, a nie, mówi do mnie, czekajcie, jak on to do mnie powiedział? Mówi, w ramach prezentu urodzinowego, mówi, to bym cię zabrał w piątek ze sobą na koncert. Mówi, co ty na to, masz czas? Ja mówię do niego, ale jak? On mówi do mnie, mówi, no za darmo, mówi, mam po prostu karty. Mówi, i pomyślałem, że żebyś się ucieszyła. Jezus Maria, słuchajcie, wiecie, jak drogie są takie karty. Masakra, także cieszę się niesamowicie. Muszę tylko z Matiasem załatwić, żeby w piątek wtedy Milana wypuścił, bo będziemy musieli się wcześniej spotkać, bo to jest w Dreźnie, w Junge Garde. Ja tam pracowałam, słuchajcie, w ochronie właśnie przy koncertach między innymi. I no, ochroniarzy znam, więc wiecie, mi się też może udać troszeczkę szybciej dostać do środka dzięki temu. No ale nie zmienia to faktu, że wcześniej musimy być, bo od godziny 17.30 to się robi, słuchajcie, taka kolejka, a Markus ma rzękotkę, chyba tak to się nazywa po polsku, no meniskus, ma zerwany, więc chodzi o kulach, no i on musi usiąść, a te bilety nie mają jakby rezerwacji siedzących miejsc, tak, tylko kto pierwszy, ten lepszy. No ale nie zmienia to faktu, słuchajcie, że cieszę się niesamowicie. Idę teraz do środka, do domu, bo no, muszę wyjść szybko z Milusińskim, bo 2 godziny mnie w domu nie było. No i przede wszystkim pochować to. Pokażę wam, co przytaszczyłam, ale słuchajcie, z tego Rossmana to przytaszczyłam tu, o, saszetki. I słuchajcie, kupiłam tą paletę, ale pokażę wam ją, no już mówię, na górze. Dobra, lecę. Swoją drogą w skrzynce pocztowej miałam zawiadomienie, że paczuszka nie mogła mi zostać dostarczona,
że ja niczego nie zamawiałam, a jak już dudnię Wam po raz kolejny, zbliżają się moje urodziny, to podejrzewam, że ta paczuszka jest od Norinki. Norinka mi od lat, dla tych, co nie wiedzą, to jest jedna z Was, moich widzek, Norinka mi od lat wysyła zawsze na moje urodziny paczkę z różnymi rzeczami. Tam są kosmetyki, jest z reguły coś do jedzenia albo coś do picia i tak dalej. Wiecie, rzeczy, które ja lubię. Także jutro będę musiała odebrać, tylko do 13:30 muszę odebrać, bo później jest zamknięte. No ale nic, jak odbiorę jutro, to zobaczymy, co tam jest. Słuchajcie, kupiłam trochę płatków kosmetycznych, a mianowicie dwa razy Altera. Ja, widzieliście w Denku i zobaczycie w kolejnym, ja naprawdę aktualnie dużo płatków pod oczy używam, no niemalże codziennie. No i z Yuti, słuchajcie, jako że miałam dzisiaj rano te na pod oczami i uważam, że są całkiem ok, to była wersja Energy Elixir różowy grapefruit, hialuron i witamina C. Wzięłam znowu dwa opakowania, one teraz po 88 centów były. Wzięłam też Luxurious Lift z peptydami, hialuronem i witaminą A. Tam są różne, różniste rodzaje, ja nie brałam wszystkich. I mam Beauty Boost z ceramidami, hialuronem i czymś jeszcze, ale nie wiem, co to jest po polsku, słuchajcie. Wyglądają tak, o, ale no mówiłam Wam w ostatnim vlogu, że ta maska z niacynamidem była rewelacyjna, więc od razu wzięłam sobie 3 sztuki, bo to limitowana edycja i jak wykupione, to wykupione. To jest niacynamid i brzoskwinia, nawilżająca i ma sprawiać, że będzie Wasza skóra zdrowo wyglądać, tak? No i jak mówię, ja byłam wczoraj zachwycona, dlatego kupiłam i wzięłam jeszcze, bo tam były jeszcze 3 inne, łącznie z tą, ale jedna była z aloesem, druga była z retinolem i ta tutaj jest retinol i awokado, tam było retinol i coś jeszcze. Retinol i awokado i to ma być, słuchajcie, ma rozjaśniać skórę i pomagać w regeneracji skóry, także zobaczymy, jak ta się będzie sprawdzać. No i ostatnia rzecz właśnie, którą Wam w aucie pokazałam, przynajmniej wspomniałam, kupiłam tą paletkę Wow in a Box Mini Eyeshadow Palette z Catrice. To są 4 gramy, więc nie wiem, ile ma cień, bo tu jest 5 cieni, to nawet nie po gramie, słuchajcie. No ale OMG. To jest jedyny matowy cień, słuchajcie. To te dwa i te dwa są połyskujące. Ja jestem nawet święcie przekonana, że uda mi się całą paletkę zużyć, słuchajcie. Dlatego, że to są moje odcienie. Nie wiem, czy wchodzić palcem teraz, czy nie. Nie, wiecie co, ja idę się najpierw przebrać w dresy. Pies Duliński, idziemy zaraz na siurka? Pójdziemy na siurka, kochanie mamusine. Pójdziemy, tak? No, także później do Was wrócę już na spokojnie. Totalnie zapomniałam, słuchajcie, że ja na piątek byłam umówiona, ale to nic, napisałam temu koledze, że musimy po prostu przełożyć. Co chciałam powiedzieć? Aha, paletka, słuchajcie, popatrzcie. One są naprawdę wzorowane. To jest Natasza, to jest Catrice. O, widzicie? I one są, no, otwarcie i tak dalej podobne. Ile tutaj jest? Też 4 gramy, słuchajcie, w Nataszy. Jak ja mówiłam, ja mam od Nataszy 2 paletki, tą Mini Love, którą użyłam do tej pory raz. I ta jest Mini Star, która już jest połamana, bo mi nieraz upadła, zajechana. Widać, które dwa cienie najczęściej używałam. No. Strasznie ona wygląda. No ale takie uroki niestety. Gdzieś nie pamiętam, ona mi chyba gdzieś upadła, wiecie co? Ja rzadko po nie sięgam. Mam, bo mam, ale nie żeby należały do moich ulubionych. Więc co? Będziemy testować.
znaczy testować. Zobaczymy odcienie. Jadę po kolei. O! Zobaczmy tu na dłoni. Jak wypadną. No, odcienie są naprawdę moje. I już tu widzę jeden, który jest taki delikatnie duokromowy. I już jestem zakochana, słuchajcie. Pytanie jest, jak będą wyglądać na powiece. Ten jest trochę taki duokromowy, tego kamera teraz nie odda, ale on jest trochę taki pomarańczowo, zielonkawo, złoty, coś takiego. Tego tutaj najsłabiej widać, ten pierwszy. I drugi zresztą też średnio. Matowy jest mocny, no i te dwa są mocne. Także jestem ciekawa, jak się będą na powiece sprawdzać. Bo jeżeli będą w miarę ok, powiedzmy, na powiece, to jestem święcie przekonana, że będę w stanie bez problemu zużyć tą paletkę. Bo jak mówię, odcienie są typowo moje i są naprawdę ładne. Powiem Wam, że ten tutaj, ten drugi, którego też prawie nie widać w kamerze. O, ten o. On też jest troszeczkę taki duokromowy. No ale ten to jest sztos, jak nie wiem. Czekajcie, już Wam zaraz powiem, który jest który. Tylko niech ja tą rękę wymyję, bo teraz wszędzie mam pełno brokatu. No więc to jest ten o, który mi się tak podoba na dłoni. To są te dwa, które tak słabiej było widać. To jest ten matowy, brązowy był bardzo ładnie widoczny. No i ten. Wow, jestem zakochana. Szkoda tylko, że te cienie nie mają nazwy, bo podejrzewam, że, znaczy pojedynczych nazw, bo podejrzewam, że je można także kupić osobno, te cienie, bo wiem, że Catrice powypuszczało tego typu cienie chyba już jakiś czas temu. No ale nic, powiem Wam, że jestem tej palety czy paletki bardziej ciekawa niż tej, którą miałam w boksie, tej BA Pro, której, patrzcie na to, jeszcze nawet nie macałam, tu jest folia. No, ani razu. A wiem, że mogłyby być tutaj 3-4 kolory, które by mi się podobały, ale tą chyba przetestuję jako pierwszą i przetestuję najpierw sama dla siebie. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Jutro pewnie nie. Jutro podejrzewam, że chociaż zobaczymy. Może być, że wstanę, się pomaluję. No na jutro zapowiadają generalnie burze. Ale już nieraz było tak, że burza była zapowiadana, a przez to, że my mieszkamy w dolinie, to u nas bardzo często te burze przechodzą i pomimo tego, że były zapowiadane, nie ma nic. Więc to się jutro okaże. No ale jak mówiłam, jutro muszę wstać rano, ogarnąć siebie, wyjść z Milanem, pojechać na pocztę, pojechać po Milana karmę, po karmie pojechać do pani weterynarz, także jutro troszeczkę będę jeździć. Ale może nagram vloga? Zobaczymy. Więc całkiem możliwe, że jutro sobie już przetestuję tą paletkę, bo jestem jej niesamowicie ciekawa. Muszę sprawdzić, ile ten filmik już trwa. I idę zaraz kroić cebulę i gotować sobie gnioki. Gnioki to nic innego jak kopytka. Bo mam taką ochotę, a mam w domu, więc zabieram się. Boże, wiecie co, mamy po 22, właściwie 22 z minutami. Ja 2 godziny z Asią przez telefon nadawałam. No ale musiałam się rozłączyć, bo musiałam wyjść z Milusińskim jeszcze na zewnątrz. I wiecie co, staram się zużyć ten płyn z balea, ale to jest taki koszmar, on mnie nawet na twarzy piecze, słuchajcie. To po pierwsze, po drugie, no
Pewnie będę jeszcze cały październik się z tym męczyć, aż go w końcu zużyję. Bo przed chwilą zrobiłam demakijaż i w dalszym ciągu używam jeszcze tego balsamu z foamy, aczkolwiek już mam resztkę. Więc lada dzień się skończy. Nie kupię go po raz kolejny, wiecie co? Jednak musiałam zmienić o nim zdanie. Dobrze, że nie wychwalałam go w jakichś ulubieńcach i tak dalej. Dlatego, że sam sobie okej. Natomiast o ile przy teście, przy pierwszym użyciu on mi naprawdę wszystko ładnie zmył, to chodzi mi o maskarę, tak później za każdym razem jak płynem micelarnym jeszcze domywałam rzęsy, to zawsze miałam jeszcze dość duże resztki. No a za cenę 9 euro nie jest mi on, wiecie co, warty. Bo tutaj jest mała pojemność, zaledwie 50 gram. Ja w tym z od The Body Shop, The Chamomile Butter, to The Chamomile Cleansing Butter, o tak, to tam mam chyba 90, jak się nie mylę, gram, czy mililitrów? Mililitrów chyba, kurczę, nie wiem, muszę sprawdzić, ale powiem Wam, że tamten jest dla mnie o niebo lepszy, to ja wolę, wiecie, do tego dodać jeszcze, nie wiem, 6-7 euro i kupić sobie tamten i tamten jest też dla mnie wydajniejszy. Co jeszcze chciałam powiedzieć, wiecie co, wczoraj użyłam pierwszy raz tego płatka na ten pryszcz, gdzie go mam? Tutaj mam. I powiem Wam, że ten pryszcz mi zmalał, więc coś to musiało dać. Zaraz sobie nakleję kolejnego, tylko najpierw sobie będę chciała jeszcze maseczkę na twarz. Tym razem wezmę z Balea z hialuronem i ekstraktem z jagód. Będę chciała sobie nałożyć i po tym jak tą maseczkę zrobię, to sobie znowu nakleję kolejnego. Podejrzewam, że jeszcze jutro, pojutrze i już nic nie będę miała. Bo naprawdę to jest, słuchajcie, wygładzone, jak nie wiem, że musiałam się popatrzeć, gdzie to jest, bo prawie go nie czuję w ogóle. Także super. Kochani, ja kończę, bo ten vlog już jest długi i jeszcze bardziej go przedłużać nie chcę, więc dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.